Drodzy Państwo, tak jak już mówiłem, zapowiadany gość Szymon Woźniak. Z Szymonem Woźniakiem porozmawiamy o Bogdanu K. Chociaż tak naprawdę porozmawiamy o miejscu Bogdan K, bo to nowe miejsce kulturalne, tak przynajmniej wynika z informacji, które my otrzymaliśmy w naszym mieście. Szymonie, wytłumaczę, co to jest miejsce Bogdan K? Tak, powiedziałeś właśnie, nowe miejsce kulturalne. Na kulturalnej mapie spotkania, miejsce spotkań. Na kulturalnej mapie Poznania, miejsce spotkań, miejsce odpoczynku, relaksu, ale też zabawy. Zabawy kulturalnej, z wysoką kulturą, niskimi cenami, ale także takiej po prostu stawiającej na odpoczynek, na relaks. Także zachęcamy do spędzania czasu aktywnie u nas, bo można korzystać z rozmaitych udogodnień typu tor do skimboardu albo boiska do siatkówki, ale także do po prostu relaksu i położenia się na leżaku. Na piasku, na przykład. Na piasku, na trawie. No właśnie, Szymon, wytłumacz mi, bo myślę, że siatkówka to każdy zna. A co to jest ten skimboard? Skimboard to jest taka dyscyplina. Też nie jestem specjalistą, nie. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest bardzo fajna i robi coraz większą karierę. Ona polega na ślizganiu się na takich małych deskach. Często widzimy nad jeziorem, na brzegu. Ktoś się rzuca i się ślizga na tym. No i w Poznaniu nie ma za wielu miejsc, gdzie można to uskuteczniać i właśnie stąd też pomysł, żeby założyć taki tor u nas. Czyli to będzie wyjątkowe miejsce na przykład przez ten tor do skimboardu? No zdecydowanie. I ten tor, trzeba to zaznaczyć, jest dostępny cały czas bez żadnych opłat. Także... No właśnie, powiedz Szymonie, czy to miejsce... Bo może tak, może Państwo nie kojarzą za bardzo, gdzie jest miejsce Bogdanka. Na pewno Państwo kojarzą Bogdankę, czyli lodowisko Bogdankę. Nie wiem, czy Państwo teraz widzą, nie wiem, czy Szymonie się troszeczkę nie przesuniesz. Oj, to jest właśnie to miejsce, które myślę, że większość z Państwa kojarzy. Większość z tych, którzy uwielbiają łyżwy, którzy uwielbiają zimę. To jest właśnie lodowisko Bogdanka. Powiedz Szymonie, gdzie Wy właśnie obok tej Bogdanki się znajdujecie? No my jesteśmy zupełnie po sąsiedzku za... Za lodowiskiem. Za lodowiskiem, które teraz jest zaaranżowane na boiska do siatkówki, na które też gorąco zapraszamy. Tutaj jest to miejsce, w którym będą się dziać koncerty, imprezy taneczne, klubowe, spektakle, seanse filmowe. Czyli bardzo dużo tego będzie. Ulica Północna Generała Tadeusza Kutrzeby, Księcia Józefa. Wystarczy sobie wpisać, tak jak my to dzisiaj zrobiliśmy, w mapę Google i od razu nam wyskoczyło miejsce Bogdanka, bo myślę, że większość Państwa kojarzy lodowisko Bogdanka, no i stąd też się wziął pierwowzór. Stąd też jest takie chyba mądre słowo na etymologia słowa? Tak, stąd się wzięła etymologia tej nazwy. Chcieliśmy też nawiązać do właśnie tego miejsca, które utkwiło poznaniakom w pamięci i dobrze się kojarzy. I właśnie też zależy nam na tym, żeby poznaniacy, a nie tylko młodzi studenci, zawitali tam do nas i się dobrze bawili. No właśnie, pierwszą imprezą, którą Wy organizujecie, to jest Noc Dziecka. I tak się zastanawiałem, czy to miejsce to będzie takie raczej miejsce rodzinne, czy to też właśnie będzie coś pomiędzy kontenerami a plażą wolności na Malcie? To znaczy, na pewno nie chcemy się umiejscawiać pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Każdy robi swoją rzecz, ma pomysł na miejsce. Natomiast to ma być miejsce kulturalnych spotkań, zabawy. Raczej nie przewidujemy tam, żeby robić jakieś specjalne atrakcje dla dzieci, także no, czy to będzie miejsce rodzinne, na pewno będzie kulturalnie, więc każdy rodzic może tam przyprowadzić dziecko, natomiast czy to dziecko będzie się tam dobrze czuło, czy będzie miało co robić, to też inna sprawa. Może spróbować grać czy jeździć na skimboardzie, ślizgać się, ale przede wszystkim nastawiamy się na ludzi żonnych w jakiś sposób zabawy, także imprezy albo tego relaksu.
Właśnie miejsce dość znane, bo powiedziałbym nawet kultowe dla poznaniaków, no ale tak naprawdę w lato ono jest zapomniane, ono stoi odłogiem, no wy tak. je wykorzystaliście i bardzo dobrze. 1 czerwca Noc Dziecka, jakbyś mógł powiedzieć nieco więcej o tej imprezie? Zapraszam wszystkich bardzo gorąco, ponieważ zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby najlepiej zobrazować poznaniakom samą ideę, miejsce wszystkiego, zalet, nie, oczywiście wszystkich się nie uda od razu, natomiast postanowiliśmy zrobić turniej siatkówki, czyli zwrócić uwagę na nocny turniej siatkówki, zwrócić uwagę na to, że można tam korzystać z siatkówki, zboić do siatkówki plażowej, że to nie jest drogie i tak dalej. Tym razem będzie za darmo całkowicie. Będzie fajna zabawa, ponieważ granie w siatkówkę to jest jedno, ale oczywiście akompaniament muzyki i takiego imprezowego klimatu to jest coś, co doda temu wydarzeniu takiego charakteru niezwykłego. Nocne granie w siatkówkę. Mieliśmy ostatnio noc muzeów, później była noc restauracji. Nie wiem, czy słyszałeś, była też noc kościołów i noc konfesjonałów. Noc kościołów to nie słyszałem. No, widzisz, także u nas też się można czegoś dowiedzieć. No, a wy robicie nocy dziecka. Zastanawiam się, czy ten nocny mecz w siatkówkę będzie polegał na tym, że będą ustawione wielkie lampy, czy też na przykład piłka będzie jakaś fluorescencyjna? Wielkie lampy. Znaczy lampy tam po prostu są. Jest... Są latarnie, które umożliwiają jeżdżenie na łyżwach po zmierzchu, także z zupełności się nadadzą do tego, żeby umożliwić nam granie w siatkówkę. Dobrze, jeżeli już jesteśmy przy świetle, powiedz mi, Szymonie, na waszym fejsie jest takie zdjęcie w tle, które też państwo za chwilę zresztą zobaczą na swoich ekranach. Co to jest? To jest scena wykombinowana przez nas właśnie, ona jest z takich baniaków na farbę zrobiona. Chcieliśmy coś nowego właśnie zrobić i każdy z tych baniaków jest podświetlany, co daje rzeczywiście bardzo ciekawy efekt i na pewno, jak już rozmawiałem z kilkoma artystami, którzy tam będą chcieli wystąpić, to zawsze to duży argument, ponieważ każdy chce wystąpić na takiej świecącej się scenie. No myślę, że to na pewno musi być wydarzenie, wystąpić na właśnie takich świecących baniakach. To zdjęcie na pewno nie oddaje całego charakteru tej instalacji. To zdjęcie, które państwo za chwilę zobaczą, mam nadzieję, na swoich ekranach również, więc na pewno warto się wybrać w to miejsce. Ulica Północna 9 w Poznaniu, czyli tereny lodowiska Bogdanki. Powiedz mi, Szymonie, tam jeszcze wśród zdjęć, które wy dostarczyliście nam, jest jeszcze taka instalacja żyrafy. Co ta żyrafa oznacza? Czy ona ma jakieś znaczenie? To jest instalacja sporządzona przez profesora Piotra Tetlaka z Uniwersytetu Artystycznego. Jedna z kilku, które tam trafią, na razie są dwie. Ta żyrafa nie ma, nie wiem, może należy spytać artystę, jakie ma przesłanie, natomiast ma specjalne zastosowanie, można podpalić i będzie wyglądać to bardzo efektownie. Oczywiście wszystko bezpiecznie i pod okiem specjalisty. Natomiast zależało nam na tym, żeby urozmaicić trochę to miejsce, dodać mu takiego artystycznego charakteru i tam po prostu kilka takich instalacji się znajdzie. Na razie są dwie, a będzie więcej. Rozumiem. Nie wiem, czy ten materiał już poszedł, nie mam znaku od góry, więc jeszcze za chwilę, Szymonie, zapytam się ciebie, co przez całe wakacje, bo rozumiem, że miejsce będzie trwało, no musicie się wymieniać z lodowiskiem, nie będziecie tam działać przez cały rok, ale co przez wakacje, jakieś takie większe imprezy, czy już macie coś zaplanowane? Bardzo pracujemy na to, żeby zapewnić ten program. Zresztą nie ma problemu, ponieważ ludzie aktywni, którzy kreują jakieś wydarzenia w mieście teraz, od razu się podchwycili temat i sami się do nas zgłaszają, także to nas bardzo cieszy. Owszem, będzie kilka ciekawych wydarzeń. Nie chcę wybiegać aż tak bardzo, ale przede wszystkim na razie to, co się kreuje, to będzie zdecydowanie właśnie kino letnie.
które no myślę, że przyciągnie część rzesze po prostu ludzi właśnie chętnych do odpoczynku w miłym klimacie. No, oraz imprezy muzyczne o różnym charakterze, bo przede wszystkim imprezy z DJ-ami, ale też właśnie rozmaite, ponieważ muzyka, która jest w naszym repertuarze, jest bardzo szeroka i to jest od takiej lekkiej, przyjemnej, ale zawsze powyżej granicy dobrego smaku, po bardzo ambitną muzykę elektroniczną albo akustyczną, rozmaite koncerty i imprezy klubowe. No właśnie, wszystko na podświetlanych scen, na podświetlanej scenie, na takich specjalnie przygotowanych baniakach. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Drodzy Państwo, więcej informacji można znaleźć na ich Facebooku, na fanpage'u. Wystarczy wpisać miejsce Bogdan K. z dużej, chociaż w fejsie nie trzeba tego wpisywać, wystarczy wpisać miejsce Bogdan i później jeszcze dodatkowo łącznie literę K i wyskoczy nam strona. Również macie stronę na Blogspocie. Tak. Tam się pojawiają informacje, jak mamy coś do przekazania, jakąś myśl i na przykład teraz ostatni wpis powstał na temat zapisów na siatkówkę, ponieważ wiele osób zdeklarowało już udział w samym wydarzeniu, natomiast zachęcamy tychże do zapisania się także na sam turniej, ponieważ może nie starczy dla nich miejsca. Dokładnie. Zapisujcie się Państwo, Szymon Woźniak z miejsca Bogdanka zachęcał do tego. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję również. A my już za chwilę powracamy z przeglądem portali internetowych.